Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest ukryta w czwartym rozdziale drugiej księgi pierwszej trylogii, czyli Jeździec znikąd. Księga nosi tytuł W zielonych oczach wiedźmy. Wychodzę z założenia, że jeżeli oglądasz tą symbolikę, to masz już za sobą te poprzednie części, dlatego nie będę powtarzać tego, co już mówiłam wcześniej, chyba że ma jakieś szczególne znaczenie dla tego konkretnego rozdziału. Zaczynajmy więc. Widzimy tutaj, że jest to czwarty rozdział, czyli patrzymy sobie z tej perspektywy cesarza. W Wielkich Arkanach Wtajemniczenia, w Tarocie, czwórka to oczywiście cesarz, czyli autorytet. Prawdziwy autorytet. I czy nasz władca Mrocznych Gór, Ralph Santon de Rons, nie jest takim autorytetem właśnie w tym rozdziale? On się pojawia jako jeździec znikąd. Dla przypomnienia, nasza główna bohaterka, Mariam Selis, czyli Zielona Oka Wiedźma, siedzi w bibliotece, studiuje stare księgi. Tutaj mamy wiele symboli, o których za chwileczkę będziemy rozmawiać. Następnie pojawia się burza z piorunami, otwiera się okno, zdmuchuje wiatr wszystkie świece, Mariam wychyla się, deszcz moczy jej twarz, wiatr porywa jej włosy. Zamyka okno, a następnie widzi przed szybą, jak pojawia się jeździec znikąd. Najpierw myśli, że jest to posłaniec z Alris, a potem się okazuje, że jest to władca Mrocznych Gór we własnej osobie. Czyli mamy tutaj już w samej tej symbolice autorytetu i tego spotkania w bibliotece, gdzie władca Mrocznych Gór, czyli Ralph Santon de Rons, jest bardzo surowy w jej ocenie jej postępów w tych naukach alchemicznych. Alchemia, przemiana, transformacja, rozwój, rozwój również duchowy, to widzimy go w tej postaci takiego surowego autorytetu. Dlatego właśnie w tym rozdziale mamy symbol maski, ale maski w kolorze stali. Stal jako właśnie to być takim ostrym, nieustępliwym, być takim dumnym, być takim nie do przebłagania, bardzo, bardzo surowym. I właśnie ta maska w tym kolorze stali powinna się rzucić w oczy jako jeden z symboli. Czyli jako czwórka, ten czwarty rozdział, autorytet, widzimy go w tej postaci autorytetu, a naszą główną bohaterkę widzimy znowu w tej postaci tej walki wewnętrznej, tej burzy wewnętrznej, tej burzy emocji i tego nieposkromionego charakteru, osobowości, takiej walki o wolność, niezależność, determinacji w niektórych momentach, czyli widzimy takie zderzenie się jak gdyby dwóch energii. Te osoby z Was, które znają trylogię, wiedzą, że dojdzie między nimi do alchemicznego połączenia i w alchemii, no czasami jest tak, że dwa składniki wrzucamy do kociołka i następuje jakaś eksplozja, następuje jakiś proces, gdzie często jest obecny również ogień alchemiczny, to może być ten ogień namiętności, żeby ten proces mógł się dokonać. Ten ogień pojawia się w tym rozdziale wiele razy. Na samym początku mówię o takie wspomnienie, że był pożar twierdzy, co tam zostało zniszczone. Potem się pojawia ten symbol, że wiatr zdmuchuje świece, które się paliły. Mariam zapala te świece, czyli świeca, lichtarze, ogień na kominku. Ogień ich połączenia, ogień namiętności, ogień w formie pożaru. Ponieważ ogień ma ogromne znaczenie i pozytywne, i negatywne. Czyli alchemia nie może się dokonać bez ognia, bez udziału ognia. Czyli jeżeli kobieta i mężczyzna szukają połączenia alchemicznego, a nie ma między nimi tej namiętności, pasji i ognia, to nigdy do tego procesu alchemicznego
nie dojdzie. Ogień oczywiście jest z jednej strony tym pozytywnym, który wyzwala pewien proces, który pomaga, żeby pewne rzeczy się przetopiły i z ołowiu powstało złoto, czyli na przykład z nieświadomości powstała świadomość, ale ogień ma również to znaczenie niszczycielskie, że coś musi zostać zniszczone, żeby to nowe mogło się pojawić. Czyli najpierw coś ten ogień niszczy, a potem to nowe się pojawia. Czyli w związku alchemicznym niszczy się ta indywidualność.